Witam wszystkich widzów. W tym filmiku porozmawiamy o tym, czy mamy jakichś pomocników w pielęgnacji akwarium, czy jednak musimy sami zająć się tym. Czy może są jakieś rybki, krewetki lub ślimaki, które mogą nam w tym pomóc. Na początku chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Okazuje się, że mamy sporo pomocników i właśnie o tym porozmawiamy. Nie będziemy zatrzymywać się na każdym gatunku, a przejrzymy się po kolei naszym pomocnikom. Od razu chciałbym zaznaczyć, że lepiej od nas samych, żadne rybki nie będą pielęgnować nasz akwarium. Oni tylko będą pomagać nam w tym. I żeby ta pomoc była skuteczna, to musimy posiadać stałe rybek. Jedna lub dwie rybki niestety nie pomogą nam w tym. Pierwszymi naszymi pomocnikami w walce z niższymi roślinami, czyli plechowcami, są bardzo popularne rybki, których można kupić w każdym sklepie zoologicznym, zbrojniki lub glonojady. Najpopularniejszym gatunkiem to jest glonojad. Glonojady zamieszkują zarówno rbące, jak i stojące do życia Amazonie. Dorastają do 10-12 cm, mają przystawkę umożliwiającą poruszanie się w rbących wodach. To są bardzo łagodne rybki, więc nadają się do akwarium towarzyskiego. Dieta rybek składa się w 60-70% z pokarmów roślinnych, więc rybki te mogą nam pomóc w walce z glonami zjadając je. Drugi gatunek, który uważam, że jest bardzo dobrym i skutecznym pomocnikiem, to glonojad siamski. Tak samo jak i zbrojniki zamieszkują jak rwącej, tak i stojącej wody tylko w Tajlandii, Laosu, Wietnamu i Kambodży. Rybki dorastają do 15-18 cm, odżywiają się głównie jak i zbrojniki niższymi roślinami, czyli plechowcami, więc pomogą nam w walce z glonami. Warto zaznaczyć, że młode rybki nadają się do akwarium towarzyskiego. Natomiast jak podrosną, robią się agresywnie zarówno wobec sobie nawzajem, jak i innych ryb podobnych rozmiarów. Kolejne rybki to grubowargi siamskie lub kosiarki, które również pochodzą z Azji. Dorastają do 10 cm. W przypadku kosiarek warto zaznaczyć, że im rybki młodsze, tym będą bardzo skuteczne w walce z glonami. Z wiekiem robią się leniwe, a ich skuteczność w walce z glonami maleje. Następne gatunki, które mogą nam pomóc w walce z glonami, to są grubowargi zielone i grubowarg dwubarwny. Główną cechą tych rybek jest to, że doskonale zjadają plechowce z liści wolno rosnących roślin, takich jak na przykład anubiasy, kryptokoryny czy echinodorusy. Z filtrów, z grzalek, korzeni, kamieni i z całego innego sprzętu zanurzonego w wodzie. Warto dodać, że rybki te są agresywne do przedstawicieli własnego gatunku. Oczywiście, że są jeszcze dużo innych gatunków ryb, które mogą nam pomóc w walce z glonami, ale nie są tak popularne i ciężko będzie ich kupić. Na przykład przylga chińska, przylga siatkowanna i tak dalej. Teraz przejdziemy do rybek oczyszczających dno naszego akwarium od resztek pokarmu. Do tej grupy należą wszystkie kiryski, które bardzo dobrze pomagają nam, zjadając resztki pokarmu z dna akwarium. To są bardzo łagodne rybki, więc jak najbardziej nadają się do akwarium towarzyskiego. Oprócz rybek naszymi pomocnikami są jeszcze krewetki, które tak samo jak i kiryski znajdują i zjadają resztki niezjedzonego pokarmu, jak żywego, tak i suchego. Krewetki, tak samo jak i glonojady, odżywiają się plechowcami. Są bardzo skuteczne i będą potrzebne w walce z glonami. Następnymi naszymi pomocnikami w walce z zanieczyszczeniami są ślimaki. Ślimaki potrafią znaleźć resztki pokarmu w miejscach niedostępnych rybkom. Tu chciałbym podkreślić jedną bardzo ważną informację. Od niedawno ślimaki ampulare zaliczane do gatunków inwazyjnych, więc w Unii Europejskiej jest zakaz sprzedawania, rozmnażania i posiadania tych ślimaków. Za samo posiadanie może być nałożona kara w wysokości od 500 do 5000 zł.
Niestety ślimaki rozmnażają się bardzo szybko, więc może okazać się tak, że za jakiś czas będziemy zmuszeni walczyć ze ślimakami. W tym nam pomogą jak ślimaki Helena, takie kolejne gatunki ryb akwariowych, takie jak kolcobrzuchy karlowate i bocy. Ślimaki Helena to są drapieżne ślimaki, które żywią się innymi ślimakami. Na szczęście ślimaki Helena rozmnażają się nie tak szybko, więc z ilością tych ślimaków nie powinno być problemu. Kolcobrzuchy karlowate z kolei są rybkami agresywnymi, chociaż ich agresja głównie skierowana do ślimaków, ale mogą zaatakować również i małe rybki, takie na przykład jak głupiki. Boce z kolei nie są rybkami agresywnymi, a ich dieta głównie składa się ze ślimaków, więc będą bardzo skuteczne w walce ze ślimakami. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.